Witam Państwa ponownie po przerwie. To jest wydanie specjalne telewizji Republika. W tym momencie jest w Sejmie nasz reporter Łukasz Żmuda. Łukaszu, jaka sytuacja w Sejmie po tym wczorajszym przejęciu telewizji polskiej, bezprawnym przejęciu telewizji polskiej? Co mówią posłowie? Jaka w ogóle atmosfera? Co się dzieje? No, trwa kolejne posiedzenie Sejmu. W tym momencie trwa debata nad ustawą budżetową. I panuje tak szczerze trochę taka cicha atmosfera, jest to tak trochę spokojnie w kontekście tego, o czym mówisz i w kontekście tego, co się dzieje. Jeżeli chodzi o telewizję publiczną, można powiedzieć, że jest w pewnym sensie jakaś zmowa milczenia. I to nie chodzi, nie tylko o polityków nowej sejmowej większości rządzących, ale także o tą właśnie część mediów, która no, jak obserwowałem, nie zainteresowała się tym tematem. Teraz oczywiście tutaj jesteśmy także jako grupa reporterów telewizji Republika i podchodzimy do polityków, czy to Nowej Lewicy, czy Platformy Obywatelskiej i zadajemy im te pytania, między innymi o to właśnie, co się wydarzyło w telewizji publicznej. Dlaczego dopuszczono, dlaczego oni nie protestują w związku z tymi działaniami, które zostały podjęte w związku z decyzją podjętą przez ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza. Pytamy ich także o to, co z paktem migracyjnym, bo dokładnie tego samego dnia, kiedy zostało wyłączone TVP Info, wtedy w Unii Europejskiej został przegłosowany pakt migracyjny. Będziemy także pytali o to, gdzie są te prawa człowieka, prawa kobiet, o których bardzo często mówili politycy Platformy Obywatelskiej, totalnej, wtedy jeszcze totalnej opozycji, kiedy wręcz zasłaniali się nieustannie, podnosząc kwestie praw kobiet. No, a tymczasem to, co się stało z panią poseł Borowiak, poseł Prawa i Sprawiedliwości w telewizji publicznej, no, budzi wszelkie obawy o to, no, gdzie są rzeczywiście te intencje, które cały czas mieli na swoich ustach o ochronę kobiet, no ale gdyby już nawet zostawić w niepamięć, puścić te kwestie praw kobiet, no to pozostaje jeszcze kwestia immunitetu. To tej ochrony, którą posiada każdy z posłów, no ale tutaj w tej kwestii, no jak widać, nikt za bardzo z tej nowej władzy nie chce stawać w obronie. Bardzo dziękuję, Łukaszu, za twoją pracę, za to, co tam się ustalić. Będziemy się oczywiście łączyć za jakiś czas czołem. A to, o czym Łukasz wspominał, czyli te próby nawiązania kontaktu z przedstawicielami obecnej koalicji parlamentarnej, obecnej koalicji rządzącej, to jest bardzo ciekawa w ogóle kwestia i najlepiej, żebyście to Państwo sami zobaczyli i usłyszeli. Poproszę o materiał. Ale jestem w tej chwili w innej. Pan, proszę, daj spokój. No, jak ma to się do zapowiedzi o prawach kobiet? Które witam Państwa bardzo serdecznie. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego z okazji zbliżających się świąt i nowego roku. Dziękujemy, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję jak bardzo. Jak silni ludzie, o których mówił wczoraj, o których w kampanii mówił Donald Tusk, wczoraj zaatakowali pana szef nazwał mnie bandytą, więc dla waszej telewizji nie będę udzielał wywiadów. Dziękuję. No cóż, nie udało się uzyskać od nikogo takiej informacji. Jest z nami już na łączach Mateusz Wyrwich z tygodnika Niedziela. Kłaniam się, panie redaktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Mieliśmy tutaj przed chwilą najpierw rozmowę z naszym reporterem z Sejmu, a później próby nawiązania, kilka prób nawiązania rozmowy z przedstawicielami parlamentarnej większości o tym, co działo się wczoraj w telewizji, co właśnie dzieje się nadal w siedzibie telewizji polskiej. I to, co powiedział Łukasz, jakaś taka zmowa milczenia. Politycy obecnej koalicji rządzącej w ogóle starają się tego tematu nie poruszać, nie mówić. Jak to rozumieć?
To wie pan, w stanie wojennym, jak pamiętam, w roku 1981, podobne wydarzenia, choć nie mieliśmy takiego medium jak internet, jak i inna niezależna telewizja. Natomiast to, co było cenne wtedy, to byli dziennikarze z mediów zachodnich i oni oczywiście zadawali takie pytania na konferencjach prasowych. Wówczas Urban albo nie odpowiadał, albo mówił, że to kłamstwo. Więc tutaj mamy podobną sytuację. To spojrzenie na obraz, który teraz widzę po prawej stronie ekranu, a mianowicie policja przed, na Placu Powstańców, przed telewizją polską i przed telewizją Nawrońca, w sposób jasny i jednoznaczny pokazuje, gdzie, w jakim kierunku idzie ekipa neokomunistów, czyli pod wodzą Donalda Tuska. Więc myślę, że to chyba jest jasne i jednoznaczne. I w związku z tym ci posłowie, którzy doskonale wiedzą, że to jest bezprawie, ale jak powiedział im niemiecki, berliński, powiedział inaczej, nazistowski kanclerz, no poprzez swoje media, trzeba wprowadzić demokrację w Polsce metodami niedemokratycznymi. No więc widzimy realizację tego nazistowskiego pomysłu, no, metodami niedemokratycznymi od 1933-1934 roku wprowadzał swoje metody. Adolf Hitler później metody, albo wcześniej, przepraszam, wprowadzali te metody bolszewicy. No, mam nadzieję, że tutaj nie dojdzie do rozlewu krwi, ale w każdym razie widać to, co widać, że mają świadomość doskonałą ci posłowie, czy dziennikarze też tych niezależnych mediów, niezależne media, prawda, jak to przystano, kiedyś mają świadomość tego, że po prostu dzieje się bezprawie od momentu, kiedy dokonano zamachu na media publiczne. Panie redaktorze, pan tutaj przytoczył mnóstwo przykładów z przeszłości, stan wojenny, ale także systemy totalitarne. No i nie jest pan pierwszą osobą, która takie skojarzenia przytacza. No ale pojawią się sceptycy, którzy powiedzą, no nie, to jest tylko taka figura retoryczna. Jaki stan wojenny, jaki 13 dzień grudnia? Przecież nie ma czołgów, nie ma BTR-ów na ulicach, nie ma internowań i aresztowań. Więc wy, tak, używam tutaj mowy takiej pozornie zależnej, nadużywacie tego porównania. Przecież żyjemy w zupełnie innej rzeczywistości. Zamachy stanu odbywają się poprzez wejście do mediów, do radia, do telewizji. Opanowywanie gazet, które są nieplanowane. No tutaj mamy gazety tak zwane niezależne, jak na przykład Gazeta Wyborcza, Gazeta Rzeczpospolita. Oczywiście się nikt nie musi wchodzić, bo tam są swoi, więc wie pan. Natomiast oczywiście na różny sposób wprowadza się stany wojenne, jest stany wyjątkowe, jest sposób łagodny, jest sposób brutalny. W zależności od tego, jak mamy pacyfikować, no proszę zwrócić uwagę, że większość jest teraz w parlamencie, w związku z tym większość ta totalnej opozycji, dzisiaj totalnego rządu, w związku z tym no, nie muszą jeszcze wprowadzać wojska na ulicę, oby tak się nie stało. I inna forma jest tego wprowadzenia stanu wyjątkowego, co do tego chyba nie mamy najmniejszej wątpliwości, tym bardziej, że doskonale wiedzą ci towarzysze, posłowie, ci, którzy zasiadają w rządzie, neokomuniści czy libertyni, jakkolwiek by ich nie nazwać, że po prostu, że jest to bezprawie, że jest to bezprawie, że jest ustawa, a nie jakaś uchwała. Zresztą to świetnie koresponduje z tym, co z zachowaniami tych różnych mistrzów ideologii w Parlamencie Europejskim. Nagle się ukazuje wyrok TSUE kolejny. Wczoraj się ukazał wyrok w sprawie pana Wąsika i Kamińskiego. Więc no, to tak świetnie, doskonale to współgra. Znowu jest przy pomocy Targowiczan
co do tego chyba nie mamy znowu najmniejszej wątpliwości. Mówienie o tym, że właściwie nic się nie stało, no przecież komuniści mówili w 1981 roku, 13 grudnia, nomen omen, tak to się stało i teraz mówili, no nic takiego się nie stało, przywracamy porządek. Wojsko przywraca porządek na ulicach, tak to mówiono. Wojsko zamiatało tak ulicę ze śniegu i oczywiście z ludzi, którzy byli nieposłuszni komunistycznej władzy, bolszewickiej władzy. No i teraz tutaj robi to Tusk, zamiata ulicę z ludzi, którzy są nieposłuszni tym neokomunistom. Rodzi się pytanie, co dalej z innymi mediami, no bo ten atak na media publiczne jest kontynuowany. Myśmy tu podali pomocną dłoń naszym kolegom, koleżankom z TVP, umożliwiając między innymi im pracę. Natomiast rodzi się pytanie, jak będzie wyglądał rynek medialny w ciągu najbliższych tygodni, miesięcy. Telewizja Republika zanotowała wczoraj rekordową oglądalność w internecie. To były miliony ludzi, którzy nas oglądali. Natomiast pytanie, czy obecna władza nie ma znacznie większych zakusów, jeśli chodzi o podporządkowanie sobie sceny medialnej. Jak pan sądzi, panie redaktorze, czy pański tygodnik też nie jest gdzieś tam w jakichś dalszych czy bliższych planach na celowniku? Proponowano nasz tygodnik Niedziela, nie wchodził przez lata komunizmu, więc bardzo niewykluczone, że tak i tu będzie. Te zakusy na media katolickie, ten atak na Kościół, no wielokrotnie były na przestrzeni lat 30. Mówię o latach III RP, więc co do tego nie mam najmniejszej wątpliwości. Różnego rodzaju próby wpływania, czy to brakiem reklam, czy no mniej lub bardziej dyskretne wpływania przez posłów na redaktorów naczelnych mediów katolickich. No i oczywiście te słynne ataki na telewizję Trwam i Radio Maria. No, odżegnywanie od czci i wiary ojca Tadeusza Rydzyka, no to przecież jest jeden z elementów. Oczywiście zawsze można powiedzieć, też nawiązując do Telewizji Republika czy innych mediów niezależnych, że no, mogą naruszać, że naruszyli standardy czy coś takiego i można odebrać licencję. Proszę zwrócić uwagę na zapisy licencji. Przecież wielokrotnie władza ta neokomunistyczna, mam na myśli tutaj Tuska et consortes, mówiła o, czy kompanii z tej, że ale ci lewicowcy mówili o władzy faszystowskiej. Ono taka ekonomiczna miernota. Waldemar Kuczyński, ten rewolucjonista ekonomiczny, mówił, że trzeba będzie zdelegalizować PiS. No, wie pan, no, tego typu głosy się słyszy. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości, że chcieliby po prostu świata orwellowskiego, albo inaczej, może nie posługując się Orwellem, bolszewickiego, takiego leninowskiego, stalinowskiego. Jak to dobrze było wtedy, jak ci ich potomkowie, tatusie, wujkowie, stryjkowie, prawda, POP, czyli pełniący obowiązki Polaków, realizowali stalinowski model społeczeństwa, stalinowski model mediów i prawdopodobnie im się to dzisiaj także marzy. Więc, ale wie pan, przeszliśmy, jak się mówi przysłowiowo, najazd szwedzki, przeszliśmy radziecki i myślę, że przejdziemy ten tuskowy najazd, ten neokomunistyczny, neobolszewicki. Co do tego nie można mieć najmniejszej wątpliwości, a jeśli się popatrzy, do czego dąży Unia, prawda, czyli do tej konsolidacji, żeby to był ten Związek Radziecki w wydaniu realnym, no to wie pan, nic dodać, nic ująć, ale naprawdę ja wierzę w polski naród po prostu, że do czegoś takiego nie dojdzie. Może być to ich chwilowe zwycięstwo, ale to chwilowe,
i co do tego nie można mieć wątpliwości. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego programu i dziękuję za rozmowę. Kłaniam się nisko. Dziękuję. Nie wiem, czy jeszcze będziemy mieli możliwość rozmawiania, nie w sensie takim, czy będzie czas na antenie. W każdym razie wszystkiego pięknego życzę całej załodze i oczywiście telewidzom Bożego błogosławieństwa na te święta. Niech Pan Bóg nam darzy i żebyśmy pamiętali tej solidarności z człowiekiem, Boga z człowiekiem, człowieka z Bogiem. Z Panem Bogiem. Kłaniamy. Bóg zapłać, panie redaktorze. A my czekamy na kolejne rozmowy, kolejne komentarze w naszym wydaniu specjalnym Telewizji Republika.